a rzecz byłaby wygrał na własnym terenie MKS Zagłębie Lubin 36-23. 25 września MKS Zagłębie Lubin czeka spotkanie z Wybrzeżem Gdańsk. Początek meczu o 19 na hali RDS Lubin. Po dobrym meczu u siebie z Legionowym myśleliśmy, że inaczej będzie wyglądało to spotkanie tutaj w Puławach, ale już w pierwszej połowie praktycznie to spotkanie było rozstrzygnięte na korzyść Azotów i tak też było do samego końca. Czy to Azoty takie mocne, czy wam coś po prostu nie wyszło dzisiaj tak, jak sobie zakładaliście? Myślę, że Azoty zagrały bardzo dobre spotkanie, ale też wiele błędów po naszej stronie zadecydowało, że mamy taki wynik, a nie inny i myślę, że to też było przyczyną takiego wyniku w tym spotkaniu. Pierwsze zwycięstwo Metraka Zagłębia Lubin stało się faktem. W barwach Zagłębia występuje była zawodniczka Energii AZS Koszalin Małgorzata Trawczyńska, która w pierwszych dwóch pojedynkach zdobyła tylko jedną bramkę. Kolejnym rywalem Metrako będzie Kram Start Elbląg. Początek spotkania 25 września o godzinie 16. 77 lat temu wojska ZSRR wkroczył na teren Polski. 14 czerwca 1941 roku w nocy rozpoczęła się sowiecka akcja przeciwko ludności zajętej. W pierwszym tygodniu wywieziono około 30 tysięcy osób. W latach kolejnych Sowieci wywieźli z kraju 132 tysiące. W ostatnim roku Lubin opuściło 12 Sybiraków. Mszą świętą w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęto obchody Światowego Dnia Sybiraka. Następnie przeniesiono się na cmentarz komunalny, by złożyć kwiety pod krzyżem Sybiraka. 50. Tyle zwycięstw w roli szkoleniowca Zagłębia odniósł Piotr Stokowiec. Mistrz Polski Legia Warszawa nie zdołała dziś pokonać trzeciej drużyny ubiegłego sezonu KGHM Zagłębie Lubin. W 17 minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego i przedłużenie lecącej piłki przez Martina Neszpora wykorzystał Jarosław Jach. Obrońca uciekł Edi Ofe i pokonał malarza z bliskiej odległości. W 34 minucie żółtą kartkę otrzymał Michał Pazdan. Rzut karny za zagranie piłki ręką po strzale Januszki wykorzystał Krzysztof Janus. W 49 minucie strzał Radowicza na gola zamienił Jak Czerwinic. W 57 minucie bramkę wyrównującą strzela Steven Langin. Asystował mu wchodzący na prawą stronę Tobi Muleon. W 71 minucie płaskie dośrodkowanie w pole karne sam wykorzystał Krzysztof Janus. Brak porozumienia malarza z defensywą zaowocował strzałem samobójczym Michała Pastana. 5 minut przed końcem regulaminowego czasu Guldan faulował Dillerman, ale na szczęście strzelnik Kolicza obronił Marcin Polaczek. Legia Warszawa, KGHM Zagłębie Lubin, wynik 2-3. Zagłębie awansowało tym samym na 4. miejsce w ligowej tabeli, a Legia ląduje na 14. miejscu. W najbliższą sobotę do Lubina przyjedzie Krakowia. Minutą ciszy rozpoczęto dzisiejszą sesję Rady Miasta w Lubinie. W ten sposób radni chcieli uczcić pamięć Krzysztofa Raczkowiaka. Pojawił się także pomysł, aby ulicy Zamkowej nadać imię ulicy Krzysztofa Raczkowiaka, zwaną przez Lubinian Aleją Kasztanową. W pobliżu tego miejsca fotoreporter wykonał słynne zdjęcie, które obrazuje leżącego Michała Adamowicza. Raczkowiak zmarł 13 września po ciężkiej chorobie. Miał 64 lata.